Czy masz szczęście, że masz najlepszego przyjaciela, a przynajmniej poznałeś głęboką, pełną zaufania przyjaźń? Znalezienie prawdziwej i pełnej miłości przyjaźni, takiej, która sprawia, że czujesz się szczęśliwy, bezpieczny i pewny, jest tak rzadkie i wyjątkowe, że kiedy to robimy, nie możemy powstrzymać się od pragnienia, aby trwała wiecznie. Posiadanie takich przyjaciół może być największą przyjemnością w życiu. Dlatego utrata ich może być dla nas katastrofalna. Pożegnanie z najlepszym przyjacielem łamie serce, ale próba zniszczenia przyjaźni, która nie ma trwać długo, przynosi więcej szkody niż pożytku. Kochanie kogoś oznacza robienie tego, co dla niego najlepsze, nawet jeśli cię to rani. Mając to na uwadze, oto 6 znaków, które pomogą ci uświadomić sobie, że nadszedł czas, aby odejść od twojego najlepszego przyjaciela. Numer 1. Nie macie już ze sobą nic wspólnego. Chociaż nie chcesz tego przyznać, zastanawiasz się, czy wasza znajomość ma jeszcze sens. Oboje zmieniliście się tak bardzo, że jest teraz prawie tak, jakbyście byli zupełnie innymi ludźmi. Nie macie ze sobą już nic wspólnego i nie wiecie, o czym rozmawiać. Rozmowy, które kiedyś były łatwe i przyjemne, teraz są ciągle niezręczne i wymuszone. Wszystko, co kochałeś robić ze swoim najlepszym przyjacielem, przestaje sprawiać ci radość. Bez względu na to, jak bardzo chcesz trzymać się przeszłości i tego, jak kiedyś było między wami dwojgiem, w głębi serca wiesz, że teraz wszystko jest inne. Numer 2. Już ze sobą nie rozmawiacie. Innym częstym powodem, dla którego przyjaźń się kończy, jest to, że ludzie z czasem się od siebie oddalają. Ty i twój najlepszy przyjaciel idziecie różnymi drogami, ale nadal się go trzymasz i udajesz, że wszystko jest w porządku. Nadal postrzegasz go jako swojego najlepszego przyjaciela, nawet jeśli nie utrzymywałeś z nim kontaktu ani nie rozmawiałeś z nim od wieków. Ledwo się widujecie i żadne z was nie podejmuje żadnego wysiłku, żeby się spotkać. Możesz udawać, że to normalne, zwłaszcza jeśli jesteś zajęty lub mieszkacie daleko od siebie. Jednak w pewnym momencie wszystko to zacznie brzmieć jak puste wymówki. Numer 3. Chcecie różnych rzeczy. Wszyscy mamy plany i cele, które chcemy osiągnąć w naszym życiu. Czasami ściganie ich może oznaczać wypuszczenie pewnych ludzi. Trudno jest, gdy ty i twój najlepszy przyjaciel chcecie czegoś innego, a pozostanie w przyjaźni oznacza poświęcenie nadziei i marzeń innych. Poproszenie kogoś, aby zrezygnował z tego dla ciebie, sprawi, że w końcu będzie miał za to urazę. Numer 4. Znalazłeś innych przyjaciół. Możesz nie zdawać sobie sprawy, że ty i twój najlepszy przyjaciel już oddalacie się od siebie, dopóki nie poznacie nowych bliskich przyjaciół. Jeżeli przebywanie z ludźmi innymi niż twój najlepszy przyjaciel jest bardziej kompatybilne i wygodne, to już jasny znak, że nadszedł czas, aby odejść. Albo przynajmniej pogódź się z tym, że przyjaźń nie jest tym, czym była i nie posiadasz już statusu najlepszego przyjaciela. Nie oznacza to, że nowi przyjaciele będą cię traktować lepiej lub że lubisz ich bardziej niż swojego najlepszego przyjaciela. Oznacza to po prostu, że należysz do nich bardziej niż do starego przyjaciela i że jesteś winien samemu sobie i im szczerość. Numer 5. Zawiedli twoje zaufanie. To szczególnie smutny powód do zakończenia przyjaźni. Niestety tak się dzieje. Zaufanie jest przecież podstawą każdego zdrowego związku. Bez tego sprawy między tobą a twoim najlepszym przyjacielem nigdy nie pójdą naprzód ani nie poprawią się. Może po prostu stoczyliście jedną walkę za dużo, albo powiedzieliście sobie kilka rzeczy, których nie można cofnąć. Tak czy inaczej, było zbyt wiele krzywd, by uratować przyjaźń. Badanie Collins i Van Dulmen z 2006 roku stwierdza, że chociaż wielokrotne przebaczenie i pójście naprzód są opcją, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić w tym momencie, jest rozpoczęcie od nowa i znalezienie bliskiej relacji z kimś innym. Numer 6. Tylko tobie zależy. Wreszcie, jeśli czujesz, że wysiłek, aby utrzymać przyjaźń przy życiu, jest praktycznie jednostronny, ponieważ jesteś dźwigającym brzemię, być może nadszedł czas, aby zakończyć sprawy z tą osobą. Tak bardzo boli odrzucenie, zwłaszcza przez kogoś, kogo uważałeś za swojego najbliższego i najdroższego przyjaciela. Próba zmuszenia ich do zmiany zdania jest niewłaściwa. Jeśli nie chcą cię już w swoim życiu, oszczędź sobie cierpienia i odejdź. Jedyne, co jeszcze możesz zrobić, to poprosić o odpowiedzi na nurtujące cię kwestie. Więcej już nie da się zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, przebywanie z kimś, kto wyraźnie cię nie chce, nie jest dobre dla poczucia własnej wartości i zdrowia psychicznego. Bez względu na to, jak na to patrzysz, puszczenie kogoś, kogo kochasz, jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych decyzji, jakie kiedykolwiek podejmiesz w życiu. Możesz doświadczyć cyklu żalu z etapami złości, zaprzeczenia i smutku, zanim go zaakceptujesz. Jednak przez to wszystko zrozumiesz, że w głębi duszy jest to właściwe postępowanie. Niektóre rzeczy mają się po prostu rozpaść i to jest w porządku. Ludzie muszą się zmieniać i dojrzewać. Podążanie naprzód w życiu oznacza uczenie się i wyrastanie z przeszłości bez bycia przez nią powstrzymywanym.
Czy możesz odnieść się do tego filmu? Czy doświadczyłeś któregoś ze wskazanych punktów lub zauważyłeś, że dzieje się to wokół ciebie? Jak zareagowałeś? Prosimy o komentarz poniżej. Zostaw też łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować kanału, by być na bieżąco. Nie zapomnij udostępnić tego filmu komuś, kto również może się do niego odnosić. Dziękuję za uwagę i za to, że jesteście. Życzę Wam wszystkim miłego dnia.